Produkcja samochodu to bardzo złożony proces. Zdaję sobie sprawę, że część z Was czeka jeszcze na zamówione samochody, które są w wymarzonej konfiguracji. Natomiast nie jest to jedyny sposób, żeby nabyć nowe auto. W dzisiejszym odcinku chcemy pokazać Wam tak naprawdę setki samochodów gotowych, które czekają na nowego właściciela. Oglądajcie nas. Samochody gotowe od ręki to auta już tak naprawdę złożone, które czekają na nowego właściciela. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy z nich będzie pokrywał się z oczekiwaniami przyszłego klienta. Dlatego w grupie Zdunek posiadamy bardzo wiele marek, posiadamy pełne spektrum samochodów, tak naprawdę od małych miejskich po wielkie SUV-y czy samochody dostawcze. Sprawdźcie, jakie auta czekają na Was w naszych salonach. Naszą podróż po salonach grupy Zdunek rozpoczynamy w Gdyni przy ulicy Druskiennickiej 1, a w salonie BMW. To tutaj czeka na Was cała paleta aut dostępnych od ręki spod znaku bawarskiego producenta, takich jak chociażby dwójka Grand Coupé, czyli sportowy, niewielki samochód z piękną linią. Dla osób, które podróżują z rodziną, mamy jeden z najnowszych modeli w postaci dwójki Active Tourer. BMW to oczywiście nie tylko samochody miejskie, to również samochody luksusowe. Jednym z takich pojazdów niewątpliwie jest BMW serii 7. Tutaj w bardzo wyjątkowej wersji z limitowanym kolorem oraz silnikiem V8, które jak wiemy już w nowych wersjach nie będą już dostępne. Także zapraszamy serdecznie do salonu BMW Zdunek w Gdyni na ulicy Druskiennickiej, w Gdańsku na ulicy Miałki Szlak oraz na Alei Warszawskiej w Olsztynie. Czeka na Was gotowych około 140 samochodów tej marki. Aleja Grunwaldzka 295 w Gdańsku, znajdujemy się w salonie Citroën Zdunek. Tutaj znajdziecie bardzo kolorowe, miejskie, francuskie samochody, takie jak Citroën C3 w najbogatszej wersji wyposażenia, w wersji Shine. Charakteryzują się chociażby czujnikiem parkowania, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste. Jeżeli szukacie auta trochę wyższego, C3 Aircross, typowy crossover w pięknych kolorach, auta są dostępne i czekają na Was Citroën Zdunek. Kolejnym przedstawicielem miejskiej klasy francuskiej jest Peugeot 208. Oprócz pięknego wyglądu i charakterystycznych kłów, zwróćcie uwagę też na iCockpit, który jest wyświetlaczem 3D swego rodzaju. Wiem, że go nie widzicie na ekranach swoich monitorów, dlatego tym bardziej powinniście przyjechać na Grunwaldzką do Peugeot Zdunek, żeby zobaczyć to cudo techniki. Najnowsze dziecko ze stajni Peugeot 308, samochód z nowoczesnym napędem hybrydowym, samochód w wersji GT, czyli wyposażony we wszystko, co oferuje ta francuska marka. Zapraszamy Was na jazdę testową tym samochodem i zapraszamy Was do sprawdzenia tego, co czeka na Was dostępne od ręki. Nie sposób opowiadać o francuskiej motoryzacji, nie zaglądając na ulicę Miałki Szlak do butiku marki DS. Samochód DS4 czy DS7, bardzo ekskluzywne auta, pięknie wykończone. U nas jeszcze w wersjach benzynowych posiadamy około 20 samochodów gotowych tak naprawdę do odbioru. Już po lifcie będą dostępne tylko wersje z napędem hybrydowym. Zajrzyjcie do nas, bo warto też zobaczyć samochód DS9, czyli prawdziwą francuską limuzynę. Miałki Szlak 35 DS Zdunek. W dzisiejszym odcinku vloga grupy Zdunek staramy się pokazać, że brak samochodów dostępnych od ręki to tak naprawdę mit. Rozejrzyjcie się po tym placu. Nissan Qashqai, samochód, który zapoczątkował segment crossoverów na świecie. U nas w różnych kolorach, w różnych wersjach wyposażenia. Samochody, które posiadają chociażby bardzo duże wyświetlacze, kamerę 360, mogą posiadać też elektryczną klapę czy automatyczną skrzynię biegów. Przyjdźcie przekonać się, jakie samochody na Was czekają. Przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Co prawda nie ostatni raz w dzisiejszym odcinku, natomiast jesteśmy w salonie Land Rovera. Zwróćcie uwagę na tego Range Rovera Evoque czy Discovery Sport. Te samochody czekają na Was, oferując zarówno luksus, jak i właściwości terenowe. Gwarantuję Wam, że nawet najbardziej wymagającego klienta są w stanie zadowolić. Dostępne samochody Renault na naszych placach liczymy w dziesiątkach egzemplarzy. Wśród nich najsłynniejsze auto segmentu B, czyli Renault Clio, które debiutowało w roku 1990. Miliony egzemplarzy tego samochodu możecie spotkać na ulicach miast europejskich. Ale Renault to nie tylko oczywiście Clio. To również chociażby Arkana, czyli dynamiczny SUV, który zachęca wręcz
do dynamicznej i szybkiej jazdy. Zapewne nie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że historia marki Dacia zaczęła się w 1952 roku. Stoimy przy jednym z najbardziej popularnych SUV-ów w Europie. SUV-ów, który ma najatrakcyjniejszą cenę w swoim segmencie. Dacia Duster, bardzo popularny samochód wśród wielu kierowców. Samochód, który może oferować automatyczną skrzynię biegów czy napęd na cztery koła. Sprawdźcie w naszych salonach, jakie samochody tej marki są dostępne. Grupa Zdunek to oczywiście nie tylko samochody, ale także i dział Motorrad. BMW produkuje motocykle od 1923 roku. Przyjdźcie do naszych salonów w Gdyni i w Gdańsku zobaczyć, jakie sztuki czekają na Was, którymi możecie wyjechać jeszcze w tym sezonie. Wśród nich nie tylko legendarny R18, ale także i wielozadaniowy GS. Na koniec naszego odcinka witamy Was ponownie w Wielkiej Brytanii. Wspominałem o tym, że tutaj jeszcze wrócimy. Jesteśmy w salonie mojej ulubionej marki, czyli marki Mini. W naszych lokalizacjach czeka na Was ponad 20 samochodów, które są gotowe do odbioru jeszcze w tym czy w kolejnych miesiącach. Wśród nich oczywiście samochody w wersji Cooper, ale także rodzynki, czy to Resolute, czy limitowany Untamed, bądź samochody z wyposażeniem Mini Yours. Zapraszamy Was do Gdyni oraz do Gdańska Mini Zdunek.